suwerenem pobiegliska. I za chwileczkę sędzia Kasper Popek już dał gwizdek do rozpoczęcia drugiej części spotkania. Właśnie, on nie wpisze się. Nie, zbiera jako przed punktem.
7. Thank you.
7, 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
siedzi. I z numerem 8 Mateusz Sporek. 57 minuta 3-0 dla Gwiazdy Mokrowiec. Bartek! Oli! Oli! Dawaj!
Bartek. W międzyczasie w zespole gości potrójna zmiana. Z boiska zeszli z numerem 6 Wybrecki Daniel, z numerem 8 Jakub Matusiak, z numerem 14 Jędrzejczyk Matik, a ich miejsce pojawili się z numerem 4 Witaszyk Mikołaj, z numerem 19 Maciejewski Łukasz i z numerem 11 Pakucera Dawid. Jeden, dwa, trzy, cztery.
Przygotowany na jutro? Psychicznie, mentalnie? A fizycznie jak? Bo ostatni będzie kiedy?
Kolejne zmiany w zespole gospodarzy. Z numerem 8 z boiska wszedł Mateusz Sporek, zdobywca ostatniej bramki, a w jego miejsce z numerem 19 Dobrzykowski Mikołaj. Trzecia. I kolejna zmiana w zespole gospodarzy. W zespole nie wiem, boisko opuszcza zdobywca pierwszej bramki Mikołaj Ortyl z numerem 10, a w jego miejsce z numerem 6 Mikołaj Strautman. Thank you.
Nie, jeszcze chodzę. I w międzyczasie ostatnia zmiana w zespole Huraganu. W miejsce Bartosza Żołączkiewicza z numerem 21 na boisku, numer 22 Bernd Kacper. I przednie i poprzednia zmiana w zespole gości Ciążyński Dawid z numerem 20, jego miejsce z numerem 13 Maciej Jakubiec. Kolejna zmiana w zespole Nielby. Numer 21 boisko opuścił Wiktor Pawlak. Na jego miejsce z numerem 11 Kruczyk Mikołaj. Kolejna zmiana w zespole Nielby Wągrowiec. Boisko opuścił zdobywca jednej z trzech bramek Rafał Leśniewski, kapitan zespołu z numerem 7. A w jego miejsce numer 18 Patryk Gurda.
Korpoligowiec. Żeby coś tam w tego ugrać. Czyli jest to druga teraz. Trzydziesta. Druga wtedy była. Już leci? Nie, to jestem. Będziemy w kontakcie, nie? Kontakcie. Jak dla nich? No, co robisz? To już chwyciłem. O, brawo! Numer 18, Rebeka Kępiczka. I boisko opuszcza zawodnik. Do 19, Łukasz.
Gdzie on stał, pan? Oli, jak dla nich? Jest dla nich, ale został za popchnięty kartki. Tak. I tym razem rzut karny nie wykorzystał zawodnik numer 3 Gruszka Michał, a w międzyczasie żółtą kartkę otrzymuje zawodnik Uranka Rumobiliska numer 11 Paku Celadawi. Oko, trzymaj się. Ale od was to jest. Od was dużo. Jeden tyliszczyk. Idzie tak! Idzie czerwone! To mało było! Pokaż się!